Dziękuję pani dziekan bardzo serdecznie. Zadam to tradycyjne pytanie, czy państwo mnie widzą i czy państwo mnie słyszą? Ja tak. No to myślę, że chyba wszyscy. Bardzo dziękuję za to przedstawienie. A ja tak sobie właśnie o sobie myślałam, że więcej jednak mam cech stratega, słuchając pani Agnieszki. Ale też no, działanie, jak wiadomo, jest potrzebne. Myślę, że do mojego tematu pani Agnieszka dokonała już pewnego wprowadzenia, dlatego że ja do tej zmiany i do tych nowoczesnych sposobów edukacji podchodzę w bardzo podobny sposób i chciałabym też państwa zachęcić do tego, żeby patrzeć jeszcze lepiej, jeszcze cieplej na samego siebie i czasem też troszkę siebie pogłaskać i nie pozwolić sobie na to, żebyśmy właśnie ginęli w tych stereotypach, które przez wiele lat nas dominowały, gdzie myśleliśmy w kategoriach, że musimy bardzo mocno pracować nad naszymi słabymi stronami. Trzymajmy się naszych mocnych stron. Ja zaczynam swoje wystąpienie od słów Alvina Tofflera, który powiedział: ucz się, oduczaj i ucz na nowo. Dziś analfabetami są ci, którzy nie potrafią się uczyć nowych rzeczy i oduczać starych. Rozmawialiśmy niedawno o tym w gronie wielu osób, jak wiele rzeczy zmieniło się w ciągu ostatniego roku. I myślę, że każda branża została dotknięta tymi zmianami, ale wszystko to, co wiąże się z edukacją, wszystko to, co wiąże się z rozwojem młodego człowieka, ale też tak jak w przypadku nas, nauczycieli na uczelniach wyższych, trochę starszego pokolenia, wymagało od nas bardzo dużego zaangażowania. Pozwolę sobie, tak jak moi przedmówcy, zapytać też państwa, poprosić państwa o udzielenie odpowiedzi na czacie, dlaczego boimy się zmian? Co powoduje, że zmiana wywołuje w nas właśnie taką reakcję, że nie do końca jesteśmy pewni, czy chcemy w coś wejść? Co państwu przychodzi do głowy w tym momencie? Co myślicie wtedy, kiedy myślicie, że następują zmiany? Dlaczego o to pytam? Dlatego, że często właśnie nauczyciele mówią, bo nas dotykają ciągle jakieś zmiany, ciągle dostajemy jakieś nowe wytyczne z ministerstwa, z kuratorium, z różnych innych miejsc, włącznie z dyrektorami naszych placówek oświatowych. I teraz dlaczego właśnie tak reagujemy na zmianę, kiedy ona dotyka nas bezpośrednio? Co się dzieje, co sprawia, że jesteśmy zaniepokojeni? Jak państwo myślą, co was może dotyka, dlaczego wy boicie się zmiany? Bardzo proszę, żebyście państwo napisali na czacie. Ja pozwoliłam sobie, przygotowując się też do tego wystąpienia, zapytać wiele osób wśród moich znajomych, ale też wśród studentów, właśnie dlatego, dlaczego obawiają się zmian, dlaczego powodują one właśnie jakieś takie w nas negatywne emocje. Wśród odpowiedzi najczęściej pojawiało się to, że po pierwsze, boimy się tego, że nie zawsze zmiany nam się podobają, napisała pani Lila. Dokładnie tak, a czasami nie podobają nam się, bo jeszcze dobrze nie wiemy, jakie będą ich konsekwencje. Ale czy państwo też mają taki odruch, że boimy się, że będzie to wymagało od nas dużego zaangażowania i nie do końca wiemy, czy z tym sobie damy radę? I to też się pojawia jako przyczyna tego, że nie lubimy zmian. Ale na chwileczkę zatrzymam się przy tym, co napisała pani Lila, bo to jest bardzo istotne. Drodzy państwo, wtedy, kiedy jest ich zbyt dużo, napisała pani Danuta. Tak, i teraz, drodzy państwo, jest jedna rzecz, o której powinniśmy pamiętać i to pamiętać niezmiennie wtedy, kiedy te zmiany gdzieś się w naszym życiu pojawiają. Czy ja mam na to wpływ? Czy ja mogę to zmienić? Czy moje nastawienie jest właściwe? Czy ja jestem przygotowana do tego, żeby zaakceptować to? Nie wszystkie zmiany są dobre, nie znamy intencji pomysłodawcy, napisał pan Krzysztof. No właśnie, ale czasami jesteśmy w takiej sytuacji, że ktoś dostrzegł jakąś możliwość zmiany, a my po prostu musimy ją wykonać, musimy się z nią pogodzić. I tracenie energii na to, żeby koncentrować się na naszym niezadowoleniu, skutkuje tym, że wyczerpujemy siebie emocjonalnie, czasem fizycznie, na często narzekanie na to, że trzeba wprowadzić zmianę, na myślenie w kategoriach o tym, dlaczego tak jest i czy nie może być tak, jak było do tej pory. Czasem mam taką przekorną myśl i żartuję sobie z moich rozmówców i mówię, gdybyśmy nie zaczęli akceptować zmian w pewnym momencie naszego życia, to być może dzisiaj nie pracowalibyśmy w ogóle, bo nie mielibyśmy możliwości pracy online, tak? Ten czas pokazał nam właśnie, że potrafimy usiąść do komputera z jednej strony i jesteśmy tutaj w tej samej sytuacji, ponieważ dzisiaj akurat państwo jesteście po tej stronie słuchającej,
ale też zwykle jesteście właśnie po tej stronie, kiedy prowadzicie zajęcia. Ale też myślę, że dzisiaj może bardziej zrozumiecie swoich uczniów czy swoich podopiecznych i zobaczycie, jak oni się czują, kiedy przez cały dzień muszą nas słuchać i skupiać się na tym, co my do nich mówimy. To też jest takie dobre doświadczenie, ponieważ ja, zanim przyjechałam na uczelnię, wysłuchałam wszystkich prezentacji moich koleżanek i kolegów. Dlaczego boimy się zmian? Dlatego, że właśnie nie znamy też tego, może nie wszyscy, że część z Państwa zna. Tak, Pani Jolu, jedyna stała i pewna rzecz to zmiana właśnie i nie mamy innego wyjścia. A Chińczycy mają te, w swoich znakach językowych, mają znak zmiany, w którym ukryli dwa znaczenia. To z jednej strony zagrożenie, ale z drugiej strony ukryte możliwości. I właśnie chciałabym Państwa zachęcić do tego, żeby koncentrować się na tych ukrytych możliwościach, żeby tych ukrytych możliwości po prostu szukać i myśleć w kategoriach, jeśli coś muszę zrobić, to po pierwsze myślę o tym, czy mam na to wpływ, myślę o tym, czy to coś w moim życiu zmieni, dlatego że sięgamy do źródła tego, co daje nam największą siłę. A długo szukałam i zastanawiałam się nad tym, czym Państwa zachęcić do tego, żeby w taki sposób właśnie myśleć. Gdzie pokazać w pracy nauczyciela to sedno tego, jak można pozytywnie wykorzystać i swój potencjał. To, o czym mówiła przed chwilą Pani Agnieszka, ale też swoją pasję i znalazłam. Odpowiedzią jest japońskie słowo ikigai. Jeśli ktoś z Państwa się z tym spotkał, jeśli może ktoś czytał książkę na ten temat, wykorzystujecie Państwo to w swoim życiu. A to myślę, że wiele osób przyzna mi rację, że w tym jednym krótkim słowie jest mnóstwo inspiracji do tego, żeby nasze życie było, wydaje mi się, spokojniejsze przede wszystkim. A ten spokój, jeżeli mamy w sobie, jeżeli zbudujemy go, korzystając z naszych życiowych doświadczeń, to też będziemy potrafili przenosić ten spokój na naszych odbiorców, w tym wypadku na naszych uczniów, na osoby, z którymi współpracujemy, na innych nauczycieli, na naszych podwładnych czy na naszych przełożonych. Ikigai to nic innego jak połączenie dwóch japońskich słów iki – żyć i gai – powód. Można więc powiedzieć, że ikigai to powód życia, powód do życia czy powód, by żyć. Tak to sformułowali Japończycy. Te słowa dla nich posiadają wiele znaczeń, ale oni zaczynają od tego, żeby pamiętać o drobnych radościach doświadczanych podczas życia codziennego, ale także, żeby nie zapominać o tym, żeby mieć wielkie plany, żeby nie buntować się przed swoimi marzeniami i nie myśleć w kategoriach, a to są zbyt wielkie rzeczy, nie będę w stanie tego osiągnąć. Drodzy Państwo, marzenia są po to, żebyśmy mieli cel w życiu. I proszę mi wierzyć, jestem świetnym przykładem tego, ale to już by była opowieść na inny moment, że warto jest powiedzieć sobie w pewnym momencie swojego życia, co chcę robić i jak chcę to robić i po prostu do tego dążyć. Według Japończyków widzicie Państwo teraz na ekranie schemat, który pokazuje tą istotę ikigai. Według Japończyków to sedno życia, ten cel życia leży w samym środku tych wszystkich kręgów, czyli koncentrujemy się na tym, co kochamy, co daje nam radość w pracy, co daje nam spełnienie. Koncentrujemy się na naszej pasji, ale też na misji naszego życia. Tak? Takie wewnętrzne poczucie, że to, co robię, nie robię tylko po to, żeby zarobić pieniądze, chociaż to też jest ważne, ale to, co robię, robię po to, bo niesie to za sobą jakieś przesłanie. A dla jednych z Państwa, dla tych, którzy pracują z tymi najmłodszymi uczniami, myślę, że Państwo akurat w swojej misji życiowej i w swoim podejściu do swojej pracy widzicie to bardzo mocno, bo z dnia na dzień obserwujecie rozwój swoich dzieciaków. One przynoszą Wam i często właśnie słyszymy i widziałam też takie, było nawiązanie dzisiaj do memów i widziałam taki mem, że nauczyciele w liceum czy w końcówce szkoły podstawowej zadają ciągle to samo pytanie, siedząc przed komputerami, czy Wy mnie słuchacie, czy Wy tam jesteście. Natomiast nauczyciele w wcześniejszych latach edukacji słyszą, proszę Pani, a czy ja mogę coś powiedzieć? Proszę Pani, a czy ja mogę Pani pokazać mojego kota? Tak? I wtedy ta misja bycia nauczycielem, ta misja bycia przewodnikiem, ta misja bycia mentorem młodych ludzi nagle nabiera zupełnie innego znaczenia. Nabiera takiego wrażenia, które niesie za sobą radość życia. Daje nam takie spełnienie, szczęśliwe życie i daje nam takie poczucie tego, że za tym, za naszą pracą, czasem niedocenianą przez wiele środowisk, czasem
nie dostrzegano przez nasze otoczenie, bo ktoś powie, a co ty tam robisz, pracujesz z dzieciakami, ale za tym idzie właśnie sedno tej radości. A te uśmiechnięte buzie albo ci uczniowie, którzy przychodzą zadowoleni i mówią, a proszę pani, cieszę się, bo dzięki na przykład lekcjom z panią doświadczyłem, czy doświadczyłam czegoś nowego się nauczyłam. To, czego potrzebuje świat, twoje powołanie, drogi nauczycielu, to jest to, po co stajesz codziennie przed tablicą, chociaż dzisiaj można powiedzieć, siadasz przed komputerem. To, za co ci mogą zapłacić. A no właśnie, bo przecież pracujemy też po to, żeby między innymi zarabiać pieniądze. To, w czym jesteś dobry i tutaj tkwi sedno i to, o czym powiedziała pani Agnieszka, więc ja już nie będę do tego wracała. Zadaj sobie pytanie, w czym jesteś dobry. I teraz, proszę państwa, następują takie momenty, w których, nie wiem dlaczego, państwo pewnie też nie widzą w prezentacji napisów, ale napisy są i dostaną je państwo, ale na tych napisach nie ma zbyt wiele treści. Zadaj sobie pytanie, w czym jesteś dobry, a w czym lepsi są twoi współpracownicy. Buduj takie zespoły, w których doświadczysz tego, że ludzie wnoszą to, co najlepsze. To jest kontynuacja wystąpienia mojej koleżanki i bardzo się z tego cieszę, ponieważ będzie to też może stanowiło dla państwa takie utrwalenie i potwierdzenie tej teorii, że warto jest budować na silnych stronach. Tak? Budujmy, nie jesteśmy, drodzy państwo, samotnymi wyspami. Nie jesteśmy w naszych zespołach, nie jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby robić wszystko od początku do końca samemu. Ja często pracuję z kadrą menadżerską również w różnych ośrodkach. Pracowałam z kadrą menadżerską Służby Więziennej Polskiej i słyszałam zawsze to samo. Moi pracownicy i tak mają dużo pracy, więc ja biorę na siebie coraz więcej. I to samo mówią dyrektorzy szkół często. A ja ich pytam wtedy, a ile jeszcze jesteście w stanie państwo wziąć sami na siebie? A gdybyście tak to rozłożyli równomiernie po swoim zespole? Gdybyście dostrzegli ten element, który jest w waszym zespole najważniejszy i właśnie skupili się na tych mocnych stronach. A być może dzisiaj, i o tym też dzisiaj wspomniała pani Hanna Konkol na początku wystąpienia, być może dzisiaj warto jest zapytać moich uczniów, w czym wy mi możecie pomóc? Bo może to, z czym ja się borykam i właśnie to, co w tej chwili nawet się pojawiło, czyli to, że państwo możecie nie widzieć napisów w mojej prezentacji, być może ktoś z młodych ludzi rozwiązałby w 30 sekund i powiedziałby, ależ proszę pana, proszę pani, to jest proste. Dlatego, drodzy państwo, oni się uczą od nas. Oni sięgają do naszych zasobów wiedzy. My im tę wiedzę przekazujemy, ale właśnie nie bójmy się też tego, żeby zapytać ich, w czym oni mogą nam pomóc. Pani Hania wspomniała dzisiaj o wszelkiego rodzaju nowinkach technologicznych. I myślę, że i to właśnie też mi się bardzo podobało i też gdzieś myślałam sobie o tym, ale to jest też urok występowania pod koniec konferencji, że pewne rzeczy już zostały powiedziane, ale to też sprawia, że konferencja jest bardzo spójna. A dlatego chciałam też powiedzieć, czy państwo wiedzą, co to jest TikTok, czy państwo wiedzą, zasięgnęłam tutaj opinii młodych ludzi, czy państwo wiedzą, w jakie gry gra młodzież w tej chwili, co czyta albo czego słucha. Dlatego, że chcąc zainteresować nas ich naszym światem, warto jest też zainteresować się tym, co oni mają nam do zaoferowania. Co oni dzisiaj mogą nam sprzedać, czym mogą się z nami podzielić. Tak? Wykorzystujmy to, budujmy owocne, skutecznie działające zespoły. Drodzy państwo, tak jak pani dziekan wspomniała, przedstawiając mnie, pracuję od niedawna jako opiekun koła naukowego. I tak naprawdę, kiedy po raz pierwszy zasiadłam do komputera, żeby poprowadzić spotkanie, to pierwsze pytanie właśnie zadałam, co państwo możecie do tego koła naukowego wnieść? W czym wy jesteście dobrzy, żebyśmy mogli to wykorzystać? I tu się posypały pomysły. Chociaż i tutaj też będę państwa zachęcała do tego, żeby bardziej uczyć młodych ludzi
tego, żeby potrafili powiedzieć, jestem dobry w tym czy w tamtym. Ponieważ jak obserwuję i świat biznesu, i świat studentów, i świat moich koleżanek i kolegów, to gdzieś bardzo często wybrzmiewa w naszych wypowiedziach jeszcze ten slogan, który w czasach mojej szkoły podstawowej, a było to już jednak sporo czasu temu, był dość popularny, czyli stój w kącie, a znajdą cię. Stój w kącie, a jak ktoś będzie potrzebował Twojej pomocy, to Cię znajdzie, to przyjdzie, zapyta i poprosi. Otóż dzisiaj nie. Zachęcajmy młodych ludzi do tego, żeby budowali w sobie takie naprawdę mocne poczucie własnej wartości. Ponieważ poczucie własnej wartości na wysokim poziomie to jest, proszę Państwa, ta cecha, która gwarantuje nam, że będziemy potrafili sprzedać swoje umiejętności, że będziemy potrafili przedstawić siebie w dobrym świetle. Ale uwaga, poczucie własnej wartości, pani Jadwigo, bardzo dziękuję za te słowa, bo to jest właśnie to też, o czym mówię, tak? Żeby umieć powiedzieć, jestem szczęśliwa, bo mój uczeń jest mądrzejszy ode mnie, bo mój uczeń dowiedział się czegoś więcej się nauczył. Pani Lida jeszcze wcześniej wspomniała o tych technologiach, że jest to wielki plus, że można się czegoś od uczniów nauczyć. I właśnie o to mi chodzi, żebyśmy zaczęli to doceniać. Często, kiedy zadaję pytanie dotyczące właśnie poczucia własnej wartości, to słyszę, poczucie własnej wartości nie powinno być zbyt wysokie. Otóż, drodzy Państwo, poczucie własnej wartości właśnie powinno być bardzo wysokie. W przeciwieństwie do pewności siebie, dlatego że pewność siebie jest tylko drobnym elementem składowym poczucia własnej wartości. Natomiast to wewnętrzne przekonanie o tym, że jesteśmy wartościowi, jedyni, wyjątkowi, niesamowici, wśród wielu innych, jedynych, wyjątkowych, niesamowitych ludzi, daje nam szansę na to, żebyśmy właśnie z szacunkiem podchodzili zarówno do siebie samych, jak i do wszystkich dookoła, którzy nas otaczają. Kolejny slajd. O, i teraz już Państwo pewnie widzą sformułowanie. Rób to, co kochasz. No właśnie, pani Lila wykorzystała swoją wiedzę i super. Drodzy Państwo, ja zadałam sobie ostatnio takie pytanie. To zresztą, jeśli ktoś z Państwa zna książkę, uważam, że fantastyczną książkę Stephena Covey'a 7 nawyków skutecznego działania. Tam jest takie ćwiczenie, w którym Covey mówi, zastanów się, co chciałbyś usłyszeć na swoim pogrzebie. A ja zadam Państwu jedno pytanie. Co chcielibyście Państwo usłyszeć, odchodząc na emeryturę? Co chcielibyście jako nauczyciele, bo może nie do końca jako dyrektorzy, chociaż też, ale jako nauczyciele, co chcielibyście usłyszeć, kiedy będziecie przechodzili na emeryturę? Od swoich uczniów, od swoich współpracowników. Możecie pisać swoje wnioski i swoje przemyślenia. Zawsze byłaś dla nas. Już zerkam. Zawsze byłaś dla nas i z nami. Pani Lilo, troszeczkę proszę uważać z tym zawsze, dlatego że to oczywiście tak myślimy w tych kategoriach, ale czasem musimy być też trochę dla siebie i z sobą. Ale tak, oczywiście. Ja tylko tak zapytam, czy w momencie, kiedy, bo to na co najczęściej narzekamy też przy wprowadzaniu zmian, to bardzo często jest biurokracja. W związku z tym właśnie zawsze zadaję pytanie nauczycielom, czy chcesz usłyszeć, że byłaś inspiracją, że pokazałaś mi, w momencie, kiedy będzie to mówił uczeń, świat biologii, świat chemii, czy że była pani najlepszym motywatorem do tego, żeby ćwiczyć na WF-ie, czy wolicie państwo usłyszeć, dobrze wypełniał zalecenia kuratorium. Ja wiem, że pani kurator jest z nami, te zalecenia są potrzebne, ale to wynika właśnie z tej pasji, z tej misji, bo wtedy, kiedy będziemy robili to, co w życiu jest, właśnie pani Ewo, to, co w życiu jest ważne i to, co w życiu jest dla nas istotne, to te zalecenia kuratorium i te wszystkie inne wynikające z tego, że musimy poprowadzić odpowiedzialnie naszą placówkę, będą robione niejako jako zajęcie dodatkowe. Nie będziemy się, ja wiem, że to wymaga czasu, ja wiem, że każdy zawód ma swoją specyfikę i wymaga tej pracy dodatkowej, ale wtedy, kiedy będziemy się koncentrowali i czerpali radość z tego, co jest naszą misją, co jest naszym powołaniem, co jest naszą radością, co właśnie będzie tym efektem końcowym, to wtedy będziemy te pozostałe elementy wykonywali w zupełnie inny sposób, bo będziemy wiedzieli, że to jest tylko jakaś część, jakiś dodatek do naszej pracy. Dlatego pamiętajcie o tym Państwo,
wykorzystujcie potencjał innych. Tak? Ja jeszcze tak zadam Państwu też jedno pytanie dotyczące tego, co powiedziałam, bo ostatnio dużo też dyskutowaliśmy o tym, czy obserwowaliśmy to wszystko, co wiązało się z lądowaniem łazika na Marsie. I właśnie takie pytanie zadałam też kilku znanym nauczycielom. Rozmawialiście o tym z uczniami, a oni mówią, nie, bo tego nie ma w programie nauczania. Nie ma, ale to jest ważna rzecz. I uczniowie zapamiętają to, że na przykład jedna nauczycielka mi powiedziała, ja na języku angielskim rozmawiałam, wprowadzaliśmy nowe słownictwo, tak? Wprowadzaliśmy to, co można było na ten temat opowiedzieć. Ale tak naprawdę o lądowaniu łazika na Marsie można mówić na każdym przedmiocie. Można to odnieść, a to jest ważny moment, to jest dla nas ważne wydarzenie, tak? Ze świata, płynące ze świata nauki, ale z takiego typu przełomu, który się w tym momencie dokonał. I wydaje mi się, i bardzo proszę Państwa dyrektorów o opinię, czy Państwo też tak myślą, że jeżeli przeczytalibyście w dziennikach podczas hospitacji, że był taki temat przeprowadzony, nie byłoby to ujmą w realizacji programu, prawda? Pytania, które bardzo często zadaję swoim studentom, pytania, które zadaję uczestnikom swoich szkoleń, co Was motywuje do działania? I wiecie co, tak naprawdę ostatnio zadałam to pytanie studentom studiów niestacjonarnych, czyli tej, powiedziałabym, takiej grupie starszaków, bo to są już ludzie, którzy przychodzą na studia po konkretną wiedzę. Oni już wiedzą, do czego dążą, czego oczekują i dopiero na piątym miejscu wymienili pieniądze, bo w większości chcą realizować się w pracy. Chcą tej radości, chcą pasji z pracy. Pieniądze przychodzą razem z tym. Są bardzo ważne, bo oczywiście potrzebujemy je po to, żeby realizować marzenia. Ale też, drodzy Państwo, nie zapominajmy o tym, żeby też, dlaczego mówię o tym przy okazji delegowania zadań i odpowiedzialności za nie, bo to też nas motywuje. Jeśli szef wybiera mnie do zrobienia jakiegoś zadania, to też jest pewna motywacja, bo mi zaufał, bo dostrzegł we mnie pewien potencjał. I jeśli gdzieś w mojej głowie jeszcze głęboko siedzi zakorzenione to stój w kącie, a znajdą cię, to wtedy troszeczkę się to niweluje. Ja nad tym pracuję, ale to delegowanie zadań, to też tak jak wspomniałam wcześniej, pozwala nam na przeniesienie odpowiedzialności na inną osobę, na zmotywowanie jej do jeszcze większej aktywności i pracy, ale z drugiej strony, proszę Państwa, daje szansę naszym pracownikom, żeby się jeszcze bardziej rozwijali, bo mają szansę coś zrobić, a my zdejmujemy troszeczkę zadań z siebie i mamy czas na to, żeby się uczyć. Szukaj nowych rozwiązań. Sięgaj po to, czego do tej pory nie dostrzegałaś. Ostatni rok nam pokazał, że tego jest naprawdę mnóstwo i myślę, że my z dnia na dzień codziennie doświadczamy nowych rzeczy i uczymy się nowych rzeczy. Proszę Państwa, i bardziej w obszarze takiego naszego bycia w tym świecie. Ciesz się z rzeczy małych. Zadajcie sobie codziennie pytanie, za co mogę być wdzięczna, za co mogę być wdzięczna światu, otoczeniu, sobie samemu, za to, że po prostu budzę się i tak jak dzisiaj zaczęliśmy i Państwo też pisaliście o tym, że świeci słońce, tak? Cieszmy się z tego. Cieszmy się z tego, że naprawdę jest wokół nas mnóstwo rzeczy, które nas mogą inspirować, które nas uczą doświadczania naprawdę czasem drobnych rzeczy. Czasem to będzie smak herbaty, czasem to będzie spotkanie z bliską osobą. Czasem to będzie coś, co możemy przeczytać w książce, ale niech to sprawia nam radość. Cieszmy się z tym, pamiętając o sobie. Pamiętając o sobie, nie zapominając o tym, że mamy serce i mamy umysł, mamy odpowiedzialność, ale też wiecie Państwo, kto latał samolotem, ten wie, że kiedy uczą nas, jak zachowywać się w samolocie, kiedy lecimy z dzieckiem, że żeby najpierw maskę tlenową założyć sobie, a potem dziecku, tak samo traktujmy funkcjonowanie w świecie. Dbajmy o siebie, żeby móc dbać o swoich uczniów. Dbajmy o siebie, żeby móc dbać o swoje dzieci, bo to jest też ten element, o którym często zapominamy, bo ja muszę żyć dla dzieci, bo ja muszę jeszcze to, jeszcze tamto zrobić, żeby szkoła dobrze funkcjonowała, bo ja muszę gotować obiad z dwóch dań i przygotować wszystko, żeby rodzina była zadowolona. Nie, idź na spacer. Idź, rozejrzyj się, jak pięknie wygląda las dookoła ciebie. Zadbaj o siebie, to będziesz mieć więcej siły do tego, żeby dbać też o innych. To jest element niesamowity, jak często celebrujemy swoje sukcesy.
jak często robimy coś dla siebie, czy zbieramy się z zespołem i dziękujemy zespołowi za wspólną pracę. To nie muszą być wielkie wydarzenia, to nie musi być bardzo duża uroczystość, impreza i wszystko, co się z tym wiąże. Niech to jest tylko chwila spędzona z zespołem, niech to jest podsumowanie projektu i kilka słów podziękowania, ale też i właśnie tej radości z tego, że zrobiliśmy coś razem. Proszę Państwa, zmierzam do końca. Widzę, że zostało mi kilka minut dosłownie i w tych kilku minutach chciałabym Państwa zostawić z jednym z moich ulubionych cytatów i też chyba takiego trochę motta życiowego. Ja też w pewnym momencie zdałam sobie sprawę z tego, że tak jak powiedział Konfucjusz, każdy z nas ma dwa życia. To drugie zaczyna się w momencie, kiedy uświadomimy sobie, że mamy tylko jedno. I tak naprawdę to jest chwila przełomowa, bo wtedy wiemy, że czas najwyższy pomyśleć o swoich marzeniach, że czas najwyższy zacząć realizować to, co nas w życiu najbardziej motywuje. I czas najwyższy, drodzy Państwo, czasami też troszeczkę odpuścić, dać sobie troszkę luzu, troszkę spokoju, troszkę wytchnienia i powiedzieć sobie, okej, ja jestem wspaniałym, wartościowym człowiekiem i z tego się cieszę. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, również możecie mnie znaleźć. Staram się bardzo mocno tutaj tę formę przekazu, bo wtedy wiem, że mówię o tym, jak Państwo musicie się w tym wszystkim odnaleźć, więc dlatego staram się też tę formę przekazu dać taką spokojną i żebyście mogli Państwo wykorzystać tę chwilę dla siebie i mam nadzieję, że po dzisiejszym spotkaniu pójdą Państwo po prostu spokojnie na spacer i pocieszą się wiosną. Do zobaczenia z Państwem, bo być